coś tutaj z Łodzi na przykład. Cała kultura LGBT zawłaszcza sobie symbolikę. Do niedawna była tęcza i jest jednorożec. Jednorożec już też jest symbolem homoseksualistów. Tu też taki inny, sympatyczny, prawda? Tęczowy kucyk. No te pony, te dziewczynki się bawią tym. A tu już jest przykład, kto to jest jednorożec. Proszę bardzo, unicorn, czyli jednorożec, symbol, wiadomo, no, czego na czole. No i wkrada się to. Tak, czasami są to takie śmieszne nawet. Ja widziałem różne wersje. To jest jednorożec wymiotujący tęczą. Wszyscy już wymiotują tęczą na koszulkach. A tutaj miasto Łódź promuje te oto tak zwaną stajnię jednorożców. Symbolem jednorożca. Przypadek? Nie wiem. A, no to jest właśnie, no, jesienią nagrałem. To jest nasz łódzki element. Też stajnia jednorożców tak zwana. Z tęczowym ja proponuję nazwać to stacją, jakimś przystankiem gejów po prostu. A to jest ta symbolika, to jest jeden ze sklepów. Ja wszedłem, kamerę noszę w kieszeni. Także, o, to są symbole właśnie jednorożców. Tak się kojarzą, że to... A tu już, prawda, w świat dzieci to wchodzi. Ten z penisem jednorożec nabzdyczony, a tu dla dzieci z tęczą. Proszę bardzo. W każdym wieku można się zachwycać jednorożcami. Także naprawdę to... Od najmłodszych lat wchodzi ta symbolika i często jest też zawłaszczana tak naprawdę przez lobby LGBT. A tutaj jest parada. Akurat ja potem zaprezentuję fragmenty. Proszę bardzo, też jednorożec. Także też mamy łódzką stację przesiadkową jednorożców. Cóż tam jeszcze jest? No i tam jakieś elementy w komercji, czyli buty i tak dalej. No i tu jednorożec, prawda, już w całej okazałości. Taki większy, wyrośnięty. Taki wyrośnięty, tak. Chłopiec, który chciał być jednorożcem, ale mu się nie przyjęło. Ale próbuje, stara się nadal. Także popkultura, strefa symboliki też jest oczywiście strefą wojny kulturowej. No cóż.